Hej kochani, tutaj Shetty i dzisiaj mamy czas na zapowiedzi lutego, czyli co chcę przeczytać w tym miesiącu. Generalnie Hineta dalej mi nie zwolniła fotela, ale może to nawet lepiej, bo przynajmniej mam święty spokój, jak ona sobie śpi. I mogę spokojnie poopowiadać o tym, co bym chciała przeczytać w tym miesiącu. I właściwie pierwsza książka, która przykuła moją uwagę z zapowiedzi, to jest książka, którą udało mi się już przeczytać w styczniu. I mowa tutaj o architektach śmierci, o których mówiłam już właśnie na koniec podsumowania, czyli w poprzednim filmie. I to jest książka, tak jak już wtedy, jak się powtórzę, może dla naprawdę fanów, że tak powiem, tematyki Auschwitz, taka naprawdę już stricte skupiająca się na tej rodzinie topów, którzy budowali te krematoria. Ciekawa, na swój sposób na pewno ciekawa, więc no w lutym już jej nie przeczytam, bo udało mi się to zrobić wcześniej, ale tak czy siak jest zapowiedzią na ten miesiąc i chciałam ją przeczytać. Fajnie, że udało się wcześniej ją ogarnąć w jakiś sposób. Natomiast następne książki dopiero, mam nadzieję, gdzieś tam będą do mnie przybywać. Może uda mi się wszystkie nawet zdobyć. Nie zawsze mi się udaje wszystkie przeczytać z danego miesiąca, które chciałam. Ale kolejne to są dwie pozycje od wydawnictwa Rebis, Wieczna Wojna i Drzwi do Lata. To są kolejne powieści z tego cyklu Wehikuł Czasu, które no są taką po prostu, wiecie, jakby klasykami science fiction, klasykami fantastyki. Drzwi do Lata mają po prostu błędną okładkę. Ja mam akurat na telefonie ją teraz widoczną, wam będę pewnie gdzieś tu dodawać, bo jestem takim mega mistrzem montowania filmów. Fajna okładka, fajny kotek na okładce, bardzo mi się podoba. No i to wszystko oscyluje właśnie wokół różnych klimatów science fiction, różnych klimatów fantastycznych. Wieczna Wojna, no, mam nadzieję, że też mi się spodoba, bo to jest takie, wiecie, znowu konflikt z obcą rasą z kosmosu, a ja lubię takie klimaty, więc zobaczymy. Do tej pory większość książek z tego Wehikułu Czasu naprawdę przypadła mi do gustu. I jeżeli chodzi o wydawnictwo Rebis, to w tym miesiącu pojawi się też książka mojego ukochanego Filipa Dicka, więc o Jezu, o Jezu, o Jezu, czekam niemiłosiernie, po prostu czekam, już nie mogę doczekać, aż ją dorwę w swoje łapki, bo na pewno dorwę, bo kocham Filipa Dicka całkowicie. Więc cieszę się, że będzie kolejna na półce, chociaż niedługo mi braknie półki, a Filip Dick i tak ma osobną półkę w mojej biblioteczce. Kolejna książka to propozycja od Galerii Książki, Dziedziczka Jeziora. To jest książka od autorki Magonii, jak dobrze pamiętamy, albo nie pamiętamy. Mnie Magonia się nawet podobała, natomiast kontynuacja Magonii tak nie do końca mi podeszła. Dziedziczka Jeziora w ogóle, jak tak patrzę na... ma ładną okładkę, ale jak tak patrzę, słuchajcie, na opis, to mam wrażenie, że to nie jest do końca takie young adult, ale no zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Zapowiada się nawet nie najgorzej. No, dam szansę tej książce na pewno. Nie wiem, czy mi się spodoba, ale Dziedziczka Jeziora jest na liście do przeczytania w tym miesiącu. Kolejna, kolejna powieść to Nocturna od wydawnictwa Jaguar. I tutaj mamy świat, w którym każdy posiada jakiś naturalny talent i nie każdy powinien z niego korzystać, jak to bywa zazwyczaj w życiu. Generalnie ta powieść nie zdobyła jakichś super opinii za granicą, więc trochę się dziwię wydawnictwu, że postanowiłam wydać w Polsce. Ale no sporo takich książek gdzieś tam wychodzi u nas, które mimo wszystko nie zrobiły kariery poza granicami naszego kraju. Ale no zobaczymy, bo to takie będzie, wiecie, typowy fantasy young adult. I widzicie, tu jest taki trochę problem, że w tym nurcie chyba już dużo zostało powiedziane i ciężko jest tak naprawdę czytelników zaskoczyć. No ale zobaczymy, może akurat Nocturna przypadnie nam do gustu, bo ja generalnie mam tak na przykład, że czasami te książki, które na Goodreads patrzę na opinie i opinie są słabe, to mnie się na przykład mega podobają, więc zobaczymy. No i kolejna zapowiedź, która chyba poruszyła wszystkich fanów wydawnictwa Fabryka Słów. Wojna Makowa, czyli mamy książkę, która naprawdę już przed premierą robi furorę. I mamy tutaj mitologię, boże teraz... Słuchajcie, nie jestem do końca pewna. To jest mitologia japońska, jak dobrze kojarzę. Generalnie ból, brutalność, walka, spiski, intrygi i tym podobne. Książka będzie w ogóle dostępna w dwóch wersjach. Zintegrowanej chyba i w miękkiej, albo twardej, teraz nie do końca pamiętam. Nie wiem, która okładka mi się bardziej podoba, tak patrzę, którą sobie dodałam na bloga. No i ona mi się chyba bardziej podoba. Muszę zobaczyć generalnie, która wersja to będzie i takową nabyć, chociaż no, nie okładka jest najważniejsza. Miejmy nadzieję, że zawartość będzie równie dobra. Następna książka to Piękne Kłamstwa, czyli piekielnie inteligentna, słuchajcie, opowieść o obsesji, zdradzie i morderstwie dokonanym z zimnym
krwią. Ta książka mnie przyciągnęła przede wszystkim najpierw okładką. Wiem, że nie powinno się może takich rzeczy robić, ale okładka mi się spodobała. Mamy klify, mamy morze, które, jak się okazuje, odgrywają całkiem istotną rolę w powieści, ponieważ okazuje się, gdzieś tam ojciec głównego bohatera niby zostaje zamordowany, znaczy nie do końca. Dowiaduje się po prostu główny bohater, że jego ojciec nie żyje, no i policja teoretycznie stwierdza, że rzucił się z klifu, ale tu się pojawia ale, może to wtedy nie było tak do końca samobójstwo. No i pojawia się na drodze tego głównego bohatera tajemnicza kobieta. No i tam się zaczyna trochę dziać, to takie właśnie dziwne okolice i Harry zaczyna coś podejrzewać, że coś tu było nie tak z tą śmiercią jego ojca, więc zobaczymy. Następna pozycja to jest taka, która ma okładkę, która aż mnie razi w oczy, słuchajcie, taki fluor po prostu bije, o Jezu. Ale to jest książka, co nas nie zabije. No chyba nikogo nie dziwi, że ona się tutaj znalazła. Czyli generalnie, wiecie, to jest coś w stylu, jak jest taki program 1000 sposobów na śmierć, coś takiego, jak umrzeć na 1000 sposobów. Jednym słowem, zabić cię może wszystko. Brudne ręce, taniec, nie może na przykład lampa teraz spać na głowę. Więc generalnie śmierć czeka na nas na każdym kroku, więc bądźcie czujni. Nie znacie dnia ani godziny. No i to jest też książka o trochę śmiercionośnych plagach, no generalnie o śmierci. Ale myślę, że może być w niej trochę takiego humorystycznego podejścia, że czasami ta śmierć jest naprawdę dosyć absurdalna i niespodziewana. Kolejna pozycja, to jest coś, co też musiało się tutaj znaleźć, rozmowy z seryjnymi mordercami. No kto jak kto, ale ja bym się znalazła po tę pozycję, no po prostu obłęd to by był, gdybym gdzieś w ogóle olała. Mówię, nie, nie chcę tego przeczytać, bo ja uwielbiam o tych seryjnych morderców, psychopatów i może to się komuś wydać dziwne, ale mnie naprawdę fascynuje ich sposób działania, ich psychika. To są bardzo często inteligentni ludzie, jeżeli mówię o psychopatycznych mordercach. Często interesuje mnie ich podłoże, dlaczego robią tak, a nie inaczej. Więc no, mam nadzieję, że ta książka będzie naprawdę dobra, a nie jakaś taka lakoniczna. Tak jak się kiedyś nastawiałam właśnie na książkę o mordercy z mafii i była żałosna tak naprawdę, nic się z niej nie dowiedziałam, dlatego mam nadzieję, że to faktycznie będzie tak, jak zapowiadają, mrożące krew w żyłach studium ludzi potworów. Ja generalnie na przykład chciałabym takim ludziom sekwencjonować genom, żeby się dowiedzieć, co tam może ich w genach szwankuje. Nie wiem, może jest jakiś gen psychopaty. Następna książka, też coś z takiej literatury faktu, będzie to książka Toma Phillipsa, czyli człowieka od książki Ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Tym razem to będzie Prawda, krótka historia wciskania kitu. No i poprzednia książka tego autora mega mi się podobała, właśnie o tym, jaki nasz gatunek jest niedoskonały, ile błędów popełnił na drodze swojego rozwoju, na przestrzeni dziejów. Więc myślę, że w przypadku Prawdy, krótkiej historii wciskania kitu też będzie naprawdę dobrze. Tam to była książka, gdzie nie wiadomo było, czy śmiać się, czy płakać, i obstawiam, że tutaj będzie dokładnie tak samo. No i generalnie, luty to jest miesiąc psychopatów. W sumie walentynki to jest święto psychicznie chorych, może to ma sens. Bo kolejna książka to są Psychopaci Stephena Sigera od wydawnictwa Filia. No i tutaj nie będę się rozkminiać dalej, to jest ten sam motyw, co było w przypadku rozmów z seryjnymi mordercami. Ja kocham taką tematykę, więc po prostu muszę to przeczytać. No i następna pozycja to jest coś, na co chyba dużo osób czeka i zapowiedź tej książki była takim wow, ale jak to? Zysk Iska wydaje niegodziwych świętych? Ja chciałam tę książkę przeczytać po angielsku, ale jakoś tak się ciągle wstrzymywałam z zamawianiem jej. I te opinie na Goodreads też były takie średnie, mówię, dobra, może kiedyś tam przy okazji. No i proszę, i nadarza się okazja, bo będziemy mieli polskie wydanie Niegodziwych Świętych, więc super. I generalnie, no to jest, wiecie, taki świat znowu, gdzie mamy dziewczynę, która słyszy szepty bogów, mamy oczywiście księcia, który musi się liczyć ze zdradą i lecą na niego wszystkie laski w okolicy i tak dalej, i tak dalej. No i pojawia się też potwór. No i zobaczymy, bo mnie naprawdę opis tej książki i okładka tak mnie do siebie przyciągają od jakiegoś czasu, że mam nadzieję, że mi się spodoba. Gorzej jak nie. No ale no, zobaczymy, trzeba dać szansę. Kolejna pozycja to Furia Wikingów. No, każdy kto mnie zna wie, że kocham Wikingów, kocham motyw Wikingów, kocham serial Wikingowie, chociaż sezon 5 był słaby, a 6 mnie irytuje, ale kocham Iwara i właśnie Furia Wikingów Daniela Komorowskiego. Z tego, co zdążyłam się właśnie zorientować, skupia się na Ragnarze i na jego synach. Będzie Iwar, będzie kochany mój Iwar, uzlubiony. Ja wiem, że wiecie, nie mylić postaci historycznych z serialowymi i tak dalej, ale generalnie kocham motyw Wikingów, kocham historię Ragnara, chociaż nie wiadomo, czy do końca istniał. Trochę już tego typu książek przeczytałam. No i Furia Wikingów musi być u mnie i też muszę ją przeczytać.
Kolejna pozycja to powieść mojego ulubionego polskiego autora, czyli Grób od Maxa Czorny Ja. To jest kontynuacja przygód komisarza Lise Langer i profilera Oresta Remberta. No i generalnie ja bardzo lubię książki Maxa i właściwie już się nie mogłam doczekać, kiedy znowu pojawi się od niego jakaś pozycja, bo tak mówię, kurde, kiedy ja ostatnio coś od niego czytałam, już minęło tyle czasu, potrzebuję coś nowego. I naprawdę w tym przypadku cieszę się, że Max tak szybko pisze i tak szybko pojawiają się jego książki na rynku, bo wbrew pozorom i tak on dobrze pisze, więc nieważne jest, czy ktoś tam zarzucił, że o, lecimy na ilość, nie na jakość. Nie, w tym przypadku jakość idzie z ilością w parze, bo naprawdę żadna jego książka jeszcze mnie nie zawiodła, więc obstawiam, że Grób też mnie nie zawiedzie. Wręcz mam wrażenie, że z każdą kolejną książką jest lepiej i moja miłość po prostu rośnie. Kolejna książka to I żyli długo i szczęśliwie, prawie jak w Szreku. To jest pozycja od wydawnictwa Otwartego i Otwarte generalnie ma naprawdę rękę do wybierania thrillerów tego typu. Dlatego ta książka się znalazła w moim zestawieniu, bo na przykład te wszystkie poprzednie, Lokatorka od Delaneya i tak dalej, te wszystkie książki, które od nich czytałam, które były właśnie osadzone w nurcie thrillera, były naprawdę bardzo dobre, więc mam nadzieję, że I żyli długo i szczęśliwie też mi się podoba. To znowu jest coś takiego z klimatem, wiecie, na pozór szczęśliwego małżeństwa. Ostatnio sporo takich książek w ogóle trafia do mnie jakoś, bo na przykład To nic o mnie nie wiesz z poprzedniego miesiąca też było trochę w takim klimacie. Więc pewnie znowu będzie trochę mocno aspektu psychologicznego, trochę tajemnic małżeńskich, gdzieś tam właśnie psychologia ludzka i tym podobne. Mam nadzieję, że to wszystko się będzie ze sobą fajnie tutaj przewijać. Kolejna pozycja, Boże, ten luty normalnie, słuchajcie, obfituje, nawet nie sądziłam, że tyle fajnych książek w tym miesiącu wyjdzie. Ale kolejna książka to jest książka 13. I patrzę na tą okładkę i bardzo mi się podoba, naprawdę. I uwaga, mamy tutaj seryjnego mordercy, który bawi się w sędziego. No i oni często mają takie podżygi, nie? Że oni sami będą wymierzać sprawiedliwość. I ponieważ mamy tutaj znowu do czynienia z seryjnym mordercą, no to jak mamy do czynienia z tego typu książkami, no to ja zawsze po taką książkę sięgnę. No i uwaga, dochodzimy tym samym do ostatniej książki, która się pojawi w tym miesiącu, którą chcę przeczytać. I jest to Sabrina, Córka Chaosu, czyli jakby kontynuacja poprzedniej książki. Jak ona się nazywa? Boże, też Sabrina. Nie pamiętam, w każdym razie drugi tom właśnie przygód Sabriny, które są mocno powiązane z serialem. Właściwie ta pierwsza książka, Sezon na czarownicę, przypomniałam sobie. Sezon na czarownicę, co? Co czarownicę? Jak już o czarownicach i o Sabrinie, to już. Sezon na czarownicę był takim jakby prequelem do serialu nawet i prequelem być może do tej historii. A tutaj będziemy mieli, to wiecie, że Sabrina musi tą decyzję podjąć, czy zostawić przyjaciół, iść do akademii, jak to wszystko pogodzić i tak dalej. I to by było na tyle. Sporo tych książek się zebrało na luty, więc będzie sporo czytania, a jak i tak patrzę na moje półki, które mam jeszcze ze stycznia do przeczytania, to zdecydowanie potrzebuję jakiś miesiąc wolnego. Właściwie nie, no na te akurat nie. Ale jakbym musiała przeczytać wszystko, co mam w zaległościach moich, to tak myślę, że z pół roku by mi się przydało. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które pozycje Was zaciekawiły. Dzięki za oglądanie i do następnego.